Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu w kawiarence Piosenka o porcelanie. I chcę, żebyśmy bardzo ciepło przywitali naszego gościa szczególnego. Jarosław Mikołajewski jest z nami. Witaj, Jarku. Ten cykl naszych spotkań tego lata nazwaliśmy Opowieści o współistnieniu i one wszystkie krążą wokół mitu Medei i Argonautów, który dla nas, mówię o ludziach pogranicza, jest taką opowieścią źródłową o spotkaniu z innym, dramacie z tym związanym, może najstarszą w ogóle w pamięci naszej kultury i cywilizacji. I jak rozmawiałem z Jarkiem ostatnim razem, opowiadałem mu o planach właśnie z tym związanych tutaj na naszym pograniczu, które z jednej strony obejmują taką pracę na miejscu, kiedy budujemy własną opowieść wokół tego mitu, a z drugiej strony właśnie staramy się przedstawiać różne inkarnacje tego mitu w kulturze współczesnej i nie tylko, pokazując jak różne wcielenia ma ta opowieść i jak ciągle aktualna ona jest we współczesnym świecie, jak często z niezwykłymi dziełami sztuki czy kultury jest związana. Wtedy Jarek od razu pomyślał o Pasolinim i od razu nasunęła się ta postać w naszej rozmowie człowieka, no, który nakręcił słynny swój film Medea, który żeśmy w zeszłym tygodniu tutaj w naszym kinie krasnogródzkim pokazywali. Ale myślę, że przede wszystkim ten Pasolini pojawił się w naszej rozmowie, dlatego że on, że rozmowa o inności, o świecie spotkania z innym, doświadczenia obcości, to jest coś, co Pasoliniemu towarzyszyło przez całe życie, zarówno jako osobie, jak i twórcy dzieła, więc my tak chcemy Państwu na to spotkanie, bo to nie będzie, mam nadzieję, ostatnie spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim tutaj w Krasnogródzie. Mamy kolejne swoje plany i spotkań związane w przyszłości. Chcielibyśmy właśnie skoncentrować się na mniej na samym micie Medei i może nawet nie na filmie Pasoliniego Medea, a na nim samym. Zresztą on ma takich kilka swoich alter ego we własnych dziełach. Jak Państwo wiecie, czasami się wcielał w postaci, czasami grywał w swoich filmach. Dzisiaj wspominaliśmy Giotta w Decameronie. Ale często też zwykł mówić, że Medea to ja. To znaczy tak, do takiego stopnia się utożsamił z tą postacią i z tą przygodą w filmie, że dla niego Medea to był jego los, jego imię. I tym bardziej poprzez niego, wydaje mi się, możemy dzisiaj dotknąć różnych wątków tej opowieści, które nas bardzo, bardzo interesują i z tego może się wyłonić sam ciekawy portret Pasoliniego, który, i tutaj chcę od razu powiedzieć, Państwo znacie Jarosława Mikołajewskiego jako znakomitego poetę, pisarza, dziennikarza Gazety Wyborczej, który ostatnio napisał taki wspaniały, żeby tylko to przywołać, cykl tekstów, esejów o Rzymie, Rzymska komedia, która się ukazała już jako książka, który przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie i jest też tłumaczem literatury włoskiej na język polski, bardzo ważnym i to tej literatury, która nie jest wcale dobrze tak u nas znana, a też chcę przez to powiedzieć, że nasz Pasolini, nasz bohater dzisiejszy, w ogóle w Polsce bardzo mało znany jest jako poeta. My go znamy jako filmowca przede wszystkim,
jeżeli w ogóle. Natomiast to jest przecież renesansowa osobowość człowieka, który był i ciekawym pisarzem, pisał powieści, pisał dramaty i pisał, jak kiedyś chyba naliczyłeś, bo gdzieś to u ciebie wyczytałem, Jarku, 2,5 tysiąca stron poezji. I że to zresztą powiesz nam, jaka jest, jak jego miejsce w kulturze włoskiej jako poety jest. Więc bardzo się cieszę, że przy tej okazji będziemy mogli właśnie przywołać wizerunek Pasoliniego jako pisarza, przede wszystkim jako poety. Był też znakomitym, ciekawym malarzem, filozofem, myślicielem społecznym. Na szczęście powoli w Polsce zaczynają się ukazywać teraz również takie jego teksty. Niedawno ukazał się taki tom esejów po ludobójstwie, esejów o języku, kinie i kulturze popularnej. Więc powoli te inne oblicza Pasoliniego zaczynamy odkrywać. No ale myślę, że bohaterem dzisiejszego spotkania będą dwaj poeci. Poeta Pasolini i poeta Jarosław Mikołajewski, jednocześnie tłumacz również Pasoliniego na język polski. Ja mam tutaj przed sobą, niestety nie mogliśmy Państwu tutaj przygotować do sprzedaży, bo to już dawno wyczerpany nakład takiej książki Bluźnierstwo, tom poezji dwujęzyczny Pasoliniego, wybór poezji przygotowany i przetłumaczony przez Jarosława Mikołajewskiego. I może byśmy od tej książki, Jarku, rozpoczęli jako twoim pierwszym spotkaniu jako poety z poetą. Dziękuję Państwu za przybycie i dziękuję Krzysztofowi za zaproszenie, Małgosi, i za to, że za zainteresowanie tą postacią, która nie jest postacią łatwą. To jest taka postać, którą bez przerwy się przykrawa do możliwości mówienia o niej tak naprawdę. Nigdy nie ma takiej możliwości, żeby o nim powiedzieć coś w pełni i coś ostatecznego. Pasolini jest taką postacią, do której ja wciąż dojrzewam. To znaczy, to nie jest taka postać, którą się otrzymuje razem z antologią czy razem z kanonem literatury kraju, no, jakiegoś kraju, którego się obrabia do języka polskiego. To jest ktoś taki, kogo się otrzymuje i nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić. On jakoś uwiera, z nim się chodzi, nie bardzo wiadomo, jak go zastosować i jak go przenieść do własnego języka i do własnego przeżycia. Mnie się to zdarzyło w roku 1980. Silvano De Fanti, najwybitniejszy bodaj tłumacz poezji polskiej, zadedykował mi swój tom, swoje przekłady z Norwida. Taką dedykacją, a Jarek Mikołajewski, questi versi di stampa freschi, mentre tutti proni e chini aspettiamo Pasolini. Jarkowi Mikołajewskiemu te świeże wydrukowane wersy dedykuję, podczas gdy wszyscy w pokłonie oczekujemy na Pasoliniego. No to był rok 1980, więc ja, jako uprzejmy człowiek tamtych lat, no, postanowiłem natychmiast zabrać się do tego Pasoliniego i nic mi się nie udało z nim zrobić. W 80 roku Pasolini już nie żył, więc wydawało się, że jest już zadekretowanym, zarchiwizowanym zjawiskiem poetyckim. On został zamordowany w 75. Tak, jeżeli Państwo pozwolą i mają na to smak, to opowiem o różnych wariantach tej śmierci, bo one jakoś tłumaczą życie. To znaczy, rzadko kiedy śmierć tak bardzo tłumaczy życie, jak w tym przypadku. Otóż tak, 2 listopada 1975 roku został zamordowany w Ostii pod Rzymem, tuż przy porcie jachtów. No i ja próbowałem go przetłumaczyć, nie udawało się. Z kilku powodów, które teraz mi się wydają proste, a wtedy takie nie były. Otóż przede wszystkim był to człowiek, który używał języka niepoetyckiego do poezji. U nas jednak poezja wiązała się z językiem poetyckim. Nawet jeżeli była odrzuceniem poetyckości, tak jak w przypadku, nie wiem, chociażby Różewicza, to jednak były to pojęcia pewne konkretne, które pokazywały pewną filozoficzność czy filozoficzne nastawienie tej poezji. U Pasoliniego tak nie było. Tam było użycie języka ideologii marksistowskiej oraz religii chrześcijańskiej, przemieszane. I tam występował Marks i Chrystus na równych prawach w tej samej poezji. Rok 80, 81, przyznają Państwo, nie był czasem, żeby
tego typu operacji dokonywać na języku polskim. To się wydawało dzikie, dziwne, niemożliwe, niezrozumiałe, a zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę również treści tej poezji. Takie treści jak, powtarzam, w roku 80-81, jak na przykład całkowite odrzucenie nauki Kościoła przy całej miłości do Kościoła katolickiego. Pier Paolo Pasolini kochał Kościół katolicki, kochał niektóre postaci Kościoła katolickiego. Jak Jana 23. Jak Jana 23, który jego kochał również, dlatego że Pier Paolo Pasolini otrzymał nagrodę ekumeniczną za film, którego rocznicę, jak mi uzmysłowił Krzysztof, dzisiaj obchodzimy, czyli film wstrząsający, piękny, jeden z najważniejszych filmów w dziejach kinematografii. To jest Ewangelia według świętego Mateusza. Spotkali się zresztą w Asyżu kiedyś i mieli okazję długo rozmawiać ze sobą. Ale też nie tylko ten, bo poczynając od świętego Pawła, to znaczy święty Paweł był tą figurą dla niego najważniejszą z różnych powodów. I to Pier Paolo Pasolini wydawał się wtedy szalenie dziwny. Dla mnie to było bardzo trudne. Ja nie umiałem tego przetłumaczyć. Aż ja przez 15 lat uczyłem, wykładałem poezję współczesną i Dantego na Uniwersytecie Warszawskim. I jedną ze słuchaczek była pani Małgorzata Albrecht, która słuchała tych moich wykładów o Pasolinim i postanowiła założyć wydawnictwo po to, żeby mi zaproponować przetłumaczenie Pasoliniego. I to była książka, pierwsza książka bodajże z trzech, bo później był Saba i jeszcze Leopardi. Akurat z tego wydawnictwa. Więc w ten sposób został opublikowany Pasolini, ale to proszę mi wierzyć, że to był akt heroiczny. Jestem do dzisiaj jej ogromnie wdzięczny, ponieważ nikt nie chciał tego Pasoliniego wtedy. To był rok, książka wyszła bodajże w 98 albo w 99. I to była, wtedy ja proponowałem Pasoliniego w różnych miejscach. No nikt go nie chciał, bo uważali go po prostu za człowieka niewygodnego, niezrozumiałego, pretensjonalnego. Mówiono lewak, no mój Boże, więksi czekają w kolejce, mówiono mi, pamiętam. Natomiast ten argument taki, którego nikt nie chciał oficjalnie napisać, to był taki, że on rzeczywiście krytykował, to jest to, co się mówi dzisiaj, ten Golgota piknik i tak dalej, to ja na to nie patrzę z zainteresowaniem, ponieważ ja to doskonale znam, to znaczy to jest powtórzenie tego wszystkiego. W wersji zdecydowanie gorszej, powtórzenie tego wszystkiego, o czym mówił Pasolini. Pasolini powiedział jedną rzecz, kiedy w 59 roku pewna grupa reklamowa opublikowała pewien slogan i wymyśliła nazwę pewnych dżinsów. Te dżinsy nazywały się Jesus Jeans, czyli dżinsy Jezus. I wywiesiła na kościele, akurat pech chciał, że na kościele zdekonsekrowanym, do którego chodziła matka Pier Paolo Pasoliniego, Suzanna, wywieszono wielki slogan: nie będziesz miał innych dżinsów przede mną, Jesus Jeans. Wtedy Pier Paolo Pasolini napisał: i oto widzimy, jak moloch rynku zżera kościół, zżera religię. To już jest taka sytuacja, kiedy to pogaństwo nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że kiedykolwiek istniała religia. I przestrzegał Kościół katolicki i mówił: walczycie z komunizmem, walczycie z ideami lewicowymi. Tak naprawdę nie zdajecie sobie sprawy z tego, że oto idzie kapitalizm w pełnej swojej formie. I idzie konsumpcjonizm. I przed nim się on was, i on się tak dosłownie wyrażał, on was zeżre i wysra. I to nie były słowa, które mogły być przyjęte wówczas przez Kościół katolicki w Polsce, bardzo samozadowolony z siebie. No i przez kulturę wciąż taką w tym momencie ogromnie wdzięczną w stosunku do Kościoła katolickiego. To wszystko jest w tych wierszach, bo to jest kolejny oczywiście skandal. Bardzo często Pier Paolo Pasolini używając mówi o takiej kategorii skandalu. To jest kolejny skandal, który Pier Paolo Pasolini przyjął taki. To był według niego skandal tej poezji, że ta poezja mówiła o takich rzeczach. U nas poezja nie mówiła o takich rzeczach, znaczy wtedy to było szalenie obce. No więc to było dziwne. Czekałem do 99 roku, żeby jakąś nadać formę językową temu i żeby to wydać. Zatrzymajmy się jeszcze może, Jarku, przy tym, bo tych pól inności Pasoliniego będzie bardzo dużo. Myślę, w tej naszej rozmowie będziemy się do nich odnosili, ale tego, co dotknęłeś związanego z Kościołem i z tym jego wymiarem duchowym i religijnym,
Bo rzeczywiście dzisiaj jest dokładnie 50. rocznica, to miasto Matera, w którym film Ewangelia według Mateusza był kręcony, obchodzi to 50-lecie, bardzo mocno. Film, w którym Pasolini, jak porównać różne adaptacje Ewangelii w sztuce filmowej, w różnych innych, choćby późniejszą pasję kręconą w tym samym miejscu przez Mela Gibsona i zupełnie już w innym duchu, i to jest zupełnie inne kino, że Pasolini zaskoczył wtedy wszystkich takim prostym przeniesieniem tekstu Ewangelii do kina, jakby z taką pieczą nienaruszania słowa poetyckiego, słowa w ogóle Chrystusa ewangelicznego w kinie, i że to jest pod tym względem film niezwykle prosty, przejmujący właśnie w takiej swojej nagości dotknięcia tematu Ewangelii. On tam się nie popisuje jako reżyser, on tam nie robi wielkich montażów, nie zatrudnia wielkich aktorów, głównie często zresztą ludzi, którzy wcześniej nie grali jako aktorzy, prawda? Tam znakomity filozof dzisiaj Giorgio Agamben gra, tak? Gra Natalia Ginzburg, grają jego przyjaciele, gra jego matka, którą wspomniałeś wtedy. Z tego wszystkiego tworzy opowieść filmową, ale jednocześnie używając słowa, bo to też o to bym chciał ciebie zapytać, jako poeta właśnie, tak ja to widzę, że tutaj nagle reżyser spotyka się z poetą w tym sensie, że go nie pożera poety, tylko raczej daje respekt, miejsce i szacunek słowu. Czy tak to też odbierasz? No tak, Pier Paolo Pasolini jest filologiem, to znaczy w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy on kocha słowo, to znaczy to jest wierny słowu. Pier Paolo Pasolini, może warto wspomnieć, że on się urodził w 1922 roku w Bolonii, ale przypadkiem w Bolonii, dlatego że on z Bolonią nie ma nic wspólnego. On jest synem oficera armii włoskiej i podróżuje razem z ojcem. Jak to wiadomo, oficer jest przerzucany z miejsca do miejsca i urodził się w Bolonii, ale tak naprawdę jego miejscem urodzenia duchowym jest Casarsa, czyli to jest Friuli. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, znają ten region na północnym wschodzie Włoch. To jest bardzo ciekawy region, niezwykle wielokulturowy, taki właśnie, gdzie następuje przemieszanie wszystkiego z wszystkim. Co to znaczy wszystkiego z wszystkim? Znaczy wszystkiego z wszystkim. Wszystkim są góry i wszystkim jest morze. To jest pierwsze przemieszanie. Druga rzecz to jest przemieszanie wielkiego świata bizantyjskiego z wielkim światem Imperium Austro-Węgierskiego. Więc to jest przemieszanie literatury, kultury dialektalnej, kultury, gdzie się mówi językiem podwórzowym razem z językiem kulturowym, dlatego że każdy odrzucony, każdy zmarginalizowany szuka również własnego aktu wierności w stosunku do standardu i do tego, co jest akademią. Ale i odpowiadam na twoje pytanie, ale chciałbym jeszcze potem wrócić do tych korzeni, bo one są szalenie ważne. Więc oczywiście on jest filologiem również przez to, że on ma pełną świadomość tego języka dzieciństwa, języka, w którym jest wychowany, oraz tego języka wykwintnego, tego języka standardowego. Proszę pamiętać, że w 1860-61 roku, 70, kiedy zostały zjednoczone Włochy, nie ma jeszcze języka włoskiego. 10% mowy może mówi takim językiem, który jest zrozumiały przez wszystkim. Cóż to jest za język? To jest język Dantego, Petrarki, Boccaccia, czyli język XIV wieku tak naprawdę, który dopiero później zostanie językiem zestandardyzowanym poprzez telewizję włoską. I to zostanie pokazane w wersji jakiej? W wersji mediolańskiej, ponieważ w Mediolanie są główne sieci radiowe i telewizyjne. A więc dzisiaj Włosi mówią językiem mediolańskim, a nie językiem toskańskim Dantego. On się na to wszystko nie godzi i on przede wszystkim uważa, że jest powinien, że ma ogromną powinność w stosunku do kultury własnego języka, do kultury narodu, w którym się urodził. A rację tego jeszcze za chwileczkę znajdziemy i Państwu o nich opowiem. Otóż i zakłada Academiuta della Lingua Furlana, to jest w skali europejskiej zjawisko zupełnie wyjątkowe, zakłada Akademię Języka Friulańskiego, to jest Akademię Języka Własnego Podwórka.
To jest coś takiego. Ma za mistrza Gianfranco Continiego, największego włoskiego filologa XX wieku. Tworzy słownik, współtworzy słownik własnego języka. Dlaczego on tworzy to? Można by snuć bardzo wiele teorii, które są teoriami intelektualnymi. Tylko że problem z Pasolinim, o którym trzeba od razu powiedzieć na samym początku, to jest taki, że Pasolini nigdy nie jest człowiekiem intelektu. On jest największym intelektualistą włoskim XX wieku. Tak większość intelektualistów włoskich uważa. Ale on nigdy nie jest tylko intelektualistą włoskim. On jest na pograniczu, idealnym skrzyżowaniu, tak zwanym passione e ideologia, czyli intelektu i namiętności. I nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby on mówił na poziomie samego intelektu, nie mówiąc jednocześnie o namiętnościach. On nigdy nie wchodzi w takie racje, w takie rozmowy, jakie są toczone na przykład obecnie w Telewizji Polskiej. Znaczy, to nigdy tego nie ma. On się odwołuje do rzeczywistości, najgłębszej rzeczywistości odczuwania. Wtedy, kiedy toczone są walki o prawo do aborcji, na przykład Pier Paolo Pasolini, kobiety, ruchy feministyczne proszą Pasoliniego, żeby się, bo jako człowieka lewicy, skrajnej lewicy właściwie, no, proszą go, żeby się wypowiedział na rzecz aborcji. On mówi, nie mogę się wypowiedzieć na rzecz aborcji, ponieważ najdawniejszym wspomnieniem, jakie mam w sobie, jakie noszę w sobie, to jest chlupot wód płodowych mojej matki. To jest argument wielkiego intelektualisty. Wtedy, kiedy w 1968 roku studenci proszą go o wsparcie dla swojej sprawy studenckiej, on mówi, nie mogę, nienawidzę was, kochani studenci. Jestem z wami, i on bardzo często to powtarza, w tej jasnej części, czyli w intelekcie, ale przeciwko wam jestem w moich bebechach, jak się wyraża, le mie vichere. Ponieważ jestem przeciwko wam, ponieważ kiedy wy walczycie z policjantami, ja jestem po stronie policji. Dlaczego jestem po stronie policji? Ponieważ wy jesteście synkami fabrykantów, którzy, jeżeli zostaną wylani ze studiów, to zostaną dyrektorami własnych fabryk. A jeżeli policjanci zostaną odesłani na południe, na Sycylię, do miejsc, skąd przybyli, wtedy nie znajdą nigdzie pracy i umrą z głodu. A ich matki, które wyglądają jak zmarznięty wróbelek, umrą z rozpaczy. Taki jest poziom argumentowania Pasoliniego. To nie jest nigdy ani intelekt. Opowiadasz o tym wierszu słynnym jego, który między innymi napisał, którego przetłumaczyłeś w 1968. To jest wstrząsające świadectwo takie. Wydaje mi się ciągle, że jak rozmawiamy właśnie, ja wiem, że oddalam się od twojego pytania, chodzi mi o to, żeby te pewne podstawy... Bo to jest bardzo ciekawe, bo mówisz o człowieku, który jednocześnie był wielokrotnie więziony, wielokrotnie doświadczył przemocy od policji, prawda, który był i rzeczywiście... Zamordowany być może przez aparat władzy. No i być może, tak, przez nich zamordowany i który de facto 10-20 lat temu mówił bardzo podobne rzeczy wcześniej, co studenci w 1968 roku, prawda? Ale w momencie, kiedy widzi, że oni mogą być sprzedani, czy jakby właśnie, to od razu bierze stronę słabszych, tak? W momencie, kiedy widzi, że wszystkie media ich kupują, studentów i tak dalej, to jest po stronie tych policjantów, którzy, tak? No więc właśnie, i to wracam do tego, co zresztą, bo on jest człowiekiem kompletnie antyinstytucjonalnym. To znaczy, on nigdy nie jest po stronie jakiejś partii, jakiegoś stronnictwa, nigdy się do tego zresztą nie poczuwa. Dlaczego? No dlatego, że całe życie od samego początku plasuje go po tej stronie, która po stronie antystereotypu tak naprawdę. Pytasz o ważną bardzo rzecz, to znaczy o ten język, no właśnie o ten język Ewangelii powiedzmy, no to jest rzeczywiście, wracając do tego, to w ogóle zaskoczyłeś mnie dzisiaj tą wiadomością i uważam to za wielki honor, że możemy to uczcić akurat rocznicę powstania tego wyjątkowego filmu, to jest przepiękny film, akurat Ewangelia według Mateusza, no właśnie, że dzisiaj mamy to spotkanie. Otóż tak, no to szacunek dla słowa to jest przede wszystkim, szacunek dla Ewangelii, szacunek dla tego, on napisał coś takiego, taki swój tekst zatytułowany Lettere Luterane, listy luterańskie, gdzie między innymi wyraża wielki szacunek dla dosłowności Pisma Świętego i uważa, że bez dosłowności, że... Powtarzam, to się wszystko wciąż nakłada na miłość do Kościoła katolickiego, bo on kocha Kościół katolicki, naprawdę. To znaczy miłością taką, którą za każdym razem, przy każdym akcie wiary właściwie no, musi poddaje swojej krytycznej lekturze.
Ale też jest, no, tam ta dosłowność zakłada również dosłowność filologiczną, czyli tę archeologiczną dosłowność. Znaczy on sobie zadaje pytanie, kim są apostołowie, kim są główne postaci tego dramatu. Jak Państwo zobaczą, że się święty Piotr uśmiecha, to uśmiecha się bezzębny człowiek. To było kino antyhollywoodzkie, to było kino antysztampowe. Nie wiem, czy Państwo mają dostęp do takich kanałów, jak kiedyś były takie kanały, to się nazywało chyba Piątka, czy Bóg wie co. Pokazywano wtedy te takie filmy telewizyjne włoskie, gdzie są wszyscy są tacy szlachetni, tacy piękni, tacy cudowni. I właśnie ta ich szlachetność ma się objawiać przez ich urodę. Nie, u Pasoliniego jest coś na odwrót, to znaczy ich uroda ma się objawiać przez ich prawdę. To znaczy to są ludzie po prostu wzięci z ludu i to, na tę ludowość pragnę zwrócić uwagę, to jest szalenie ważne. Ponieważ dla Pasoliniego najważniejszą rzeczą jest bycie jak najbliżej źródeł przeżywania, które upatruje właśnie w ludzie i o tym powiem, bo to nie jest tylko, jest nie tylko w tej świętości, którą uznaje Kościół katolicki, ale to jest również w radości płynącej z miłości, z seksu, z erotyki. Tak, tak. We wszystkim. Czyli jest ta religijność, którą będzie się starał pogodzić ze swoją lewicową orientacją też społeczną czy polityczną. Co mu się nie uda. Co mu się nie uda. Ale jest też to, co teraz podkreślasz, czyli jego zakorzenienie, no, powiedzmy w małej ojczyźnie, tak jak mówisz, w małym podwórku friuliańskim. Chyba pierwsze poezje to on w ogóle pisze w tym dialekcie, prawda? Poezja Kazarsa, wiersze dedykowane Kazarsie, czyli temu miastu właśnie swojej matki. Dla niego ta matka jest kimś najważniejszym. A czy możesz, przepraszam, żeby Państwo zrozumieli, jaki to wielki poeta, przeczytać wiersz Modlitwa do mojej matki? Tak. Ja tylko Państwu powiem o tej matce, mogę powiedzieć, przepraszam, bo w tym filmie występuje, on stawia pod krzyżem własną matkę. Znaczy, w tym filmie jest pewien motyw, który świadczy o wielkości Pasoliniego takiej ponadnormatywnej. To nie jest taka wielkość jak wielkość Felliniego na przykład. Mówię to z pełną świadomością. Czy wielkość Spielberga. To jest wielkość znacznie większa. To jest taka wielkość klasy Dantego, można powiedzieć, czy klasy Szekspira. Otóż pierwsza scena Ewangelii według Mateusza to jest kobieta, która jest surową kobietą w takim welonie spadającym za uszy. Jak się, kto pamięta, a Włosi o tym pamiętają doskonale, historię malarstwa włoskiego, to widzi w tym Antonello da Messina, zwiastowanie Antonello da Messina. W pewnym momencie ta kobieta się zaczyna, uśmiecha się na naszych oczach. I widzimy uśmiechającą się kobietę, która nie odpowiada żadnemu wzorcowi ikonograficznemu, ale w pewnym momencie ta kobieta spuszcza wzrok i trzyma w ręku dzieciątko. I jest to przejście, rozumiemy, ze zwiastowania do Giocondy, o której przypuszcza się, że jest kobietą brzemienną, aż do Matki Boskiej z dzieciątkiem Filippino Lippi. To wszystko jest w jednym kadrze. On to pokazuje. I potem pokazuje potem swoją matkę, którą kocha ponad wszystkie siły. Potem porozmawiamy właśnie o tym motywie Chrystusa u Pasoliniego, bo to jest taki wstrząsający motyw. I to jest i Pasolini w swoich rozważaniach, w różnych pismach, w różnych notatkach, w wierszach przedstawia pewien obraz ukrzyżowania, który jest takim obrazem, który nie jest tylko obrazem Chrystusa umierającego na oczach współczującej matki. On pogłębia ten obraz o pewną rzeczywistość niezwykle wstrząsającą. Mówi Pasolini w swoich zapiskach i w wierszu, który mam nadzieję, że zechcesz przeczytać później, że nie największym bólem są rany, które jemu się zadaje, ale największym bólem jest zostać obnażonym na oczach matki, która podchodzi pod krzyż. Zwłaszcza, że jest tak wstrętne kwietniowe słońce, które oświetla całe przyrodzenie. I to rozwiniemy, bo jest ten wiersz, który chciałbym, żebyś przeczytał, o ukrzyżowaniu, który jest wierszem wstrząsającym nie tylko dla mnie i nie tylko dla ciebie, wiem, ale był wierszem wstrząsającym dla księdza Janusza Pasierba, wspaniałego poety,
który przetłumaczył ten wiersz, bo był tak wstrząśnięty tym dramatem matki patrzącej na obnażone ciało. Ale przetłumaczył go tylko do połowy. Zawstydził się tej cudownej, wspaniałej końcówki. No ale na razie błaganie do mojej matki. On kochał swoją matkę ponad wszystko, nazywała się Zuzanna Colussi. Zawsze jak do tej matki przychodził, to jak de André do tych pani, o których dzisiaj mówiłem, przychodził zawsze z orchideą. On mógł do niej, u niej bywać dwa razy czy trzy razy dziennie i zawsze przychodził ze świeżą orchideą do tej swojej matki. Zawsze jej tę orchideę ofiarowywał. Kochał swoją matkę ponad wszystko. Niestety dla tej matki ta matka go przeżyła. No ale to o śmierci Pasoliniego i o reakcji matki jeszcze powiemy. Ale błaganie dla mojej matki jest to jeden z najbardziej wstrząsających wierszy o macierzyństwie, o miłości synowskiej do dziecka, jaki znam. Niech Państwo zwrócą uwagę o tym uczuciu, którego on się wstydzi, bo o nim jest, ono jest wzmiankowane. To jest uczucie kazirodcze. Takie miał. Trudno. Błaganie do mojej matki. Trudno wypowiedzieć słowami syna to, co w sercu tak mało przypominam. Tylko ty wiesz, czym zawsze moje serce było, zanim zjawiła się w nim inna miłość. Dlatego wyznaję, co wiedzieć się lękam. To w twoim wdzięku, to w twoim wdzięku rodzi się moja udręka. Jesteś niezastąpiona, dlatego skazałaś na samotność życie, która sama mi dałaś. A nie chcę być sam. Jestem dziko złakniony miłości ciał, ale dusz pozbawionych. Bo dusza jest w tobie, jest tobą, lecz ty jesteś moją matką, a twoja miłość jest moją niewolą. Dzieciństwo spędziłem jako więzień tego zmysłu, zadania nieuleczalnego, wielkiego. To był jedyny sposób, żeby życie miało swoją barwę i formę. Teraz już przestało. Żyjemy dalej, to nieporozumienie. W życiu odrodzonym poza racją istnienia. Błagam, nie chciej umierać. Jestem sam na świecie, tutaj, z tobą, a wokół jakiś przyszły kwiecień. Pasolini bardzo rozdzielał tę właśnie miłość, która według niego była jedyną miłością, była miłość do jego matki. Beznadziejna, straszna, niszcząca. A z drugiej strony było ogromne łaknienie, pragnienie ciał właśnie tych ciał. Skazała go natura na to, żeby to było łaknienie ciał chłopięcych. Kiedy mówimy o inności, to nie można nie powiedzieć o tych źródłach tego jego wyobcowania. Otóż on wspomina, co jest opowiedziane przez jego kuzyna Nico Naldiniego w cudownej zupełnie książce, szkoda, że nie przetłumaczonej, Nei Campi del Friuli, na polach Friuli. Kiedy to Pasolini twierdził, że w wieku 3 lat chodził na łąki, żeby patrzeć, jak chłopcy grają w piłkę nożną, ponieważ nie mógł oderwać oczu od wewnętrznej strony kolana i od ścięgien pomiędzy kostką właśnie, czyli od ścięgna Achillesa, można powiedzieć, od tych napięć. Uczucie, które się w nim rodziło, w języku dziecięcym nazywał teta veleta. Ukryte pragnienie, coś takiego można by to nazwać. Tak się wydaje. Wydawnictwo. To jest chyba nikt, no to chyba po raz pierwszy mówi, skąd się wzięła nazwa wydawnictwa, ale tak naprawdę się wzięła się stąd. Teta veleta to było to jego najbardziej wstydliwe uczucie. Nie móc się oderwać od widoku tylnej strony łydki. Tak naprawdę, w całej rozciągłości, w różnych odmianach, o których on mówił pomiędzy. Przeżywał to po raz pierwszy mając 3 lata. Kiedy, no, proszę sobie wyobrazić, żyć z takim kompleksem, z takim napięciem na polach Friuli, no to były pola chłopskie, to nie były pola takie, które, to nie był Turyn wysublimowany tamtego okresu, czy nie był Triest Umberto Saby, gdzie już to było wstydliwe, tylko to była rzeczywiście, to była kultura chłopska. Pier Paolo Pasolini, najwybitniejszy uczeń swojego liceum w Kazarsie, bardzo szybko skończył studia, mając 21 lat i zaczął uczyć w szkole.
i niestety wdał się w romans ze swoim uczniem, właśnie z chłopcem grającym w piłkę nożną. Doszło do skandalu, proboszcz doniósł na niego i Pier Paolo Pasolini musiał uciekać. Uciekł z Kazarsy, uciekł z Friuli, zabrał swoją matkę, która nie mogła żyć we wstydzie akurat tego skandalu, zabrał ją do Rzymu. Jeżeli Państwo będą kiedyś w Rzymie, bardzo proszę pojechać na Piazza Costa Guti się nazywa, czy Via Costa Guti, Piazza Costa Guti. Przysięgam Państwu, że nie przypomną sobie Państwo równie ohydnego fragmentu miasta, aczkolwiek jest to fragment centralny samego Rzymu. Jest to dokładnie na granicy getta i Monte Cenci, czyli miejsca, gdzie mieszkała sobie Beatrice Cenci, bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego między innymi. I noweli włoskiej Stendala. Więc tam w tym miejscu mieszkał Pasolini, w najbardziej ubogiej, w najbardziej ohydnym mieszkaniu całego miasta, razem z matką i razem z ojcem, który do nich dołączył. Ten oficer żyjący ze wstydem homoseksualizmu swojego syna, o którym napisał Pier Paolo Pasolini. Żyjemy w jednej kuchni z rozrastającym się, jak wszystkie umierające ciała, ciałem mojego ojca. Jeżeli tam pisze o tych swoich upokarzeniach w różnych wierszach, Krzysztof przypomniał, że napisał ich około 2500, rzeczywiście napisał mniej więcej ich tyle. I tam jest również miejsce na tego typu przeżycia, między innymi w tych największych wierszach. O tym swoim ubóstwie pisze, biedny jak kot Koloseum pisze. To był straszny okres w jego życiu, potworny, kiedy jeszcze się nie ujawnił jego talent, a już się ujawniły jego skłonności godne potępienia w oczach społeczeństwa. Czyli jego twórczość, właśnie, bo z jednej strony rzeczywiście jest to cierpienie, zawstydzenie, wykluczenie, ten jego ukochany kościół też go nie przyjmuje takiego. I partia komunistyczna go wywaliła za homoseksualizm. Właśnie. Taka była włoska partia komunistyczna okresu Palmiro Togliattiego. Ale dokonuje tego wysiłku jako jeden z pierwszych tej rangi artystów wysublimowania w dzieło sztuki, czy w literaturze, w filmie, bo jego filmy i jego wiersze staną się też jakby formą do opowiedzenia o tym swoim uczuciu, prawda? On przestanie to ukrywać, znajdzie język do tego, żeby wejść w rodzaj komunikacji czy wypowiedzenia tego światu. Tak, i tam jest Pier Paolo Pasolini zaczyna pisać, no jak każdy utalentowany człowiek, kiedyś bierze te pióro do ręki, albo kiedyś bierze tę kamerę do ręki, aczkolwiek to już jest trudne, bo kosztowne. Więc najpierw bierze pióro do ręki i pisze swoje teksty. W Kazarsie napisał te poezje a Kazarsa jeszcze. To są bardzo piękne poezje, które są wzorowane troszkę na odbiorze, intuicyjnym odbiorze Caravaggia. On się bardzo utożsamia z Caravaggiem, on się czuje tą samą naturą, co natura Caravaggia. Pisze tam między innymi właśnie o... No zresztą w tym tomiku są o narcyzie na przykład, który pochyla się nad taflą wody, podziwia sam siebie, a jednocześnie sam sobie zaprzecza. Burzy tę wodę, burzy ten idealny obraz. Ale pisze bardzo szybko wiersze, które są wierszami takiego cyklu Usignuolo della Chiesa Cattolica, czyli słowik Kościoła katolickiego. On przemyśliwuje ten swój stosunek do Chrystusa, ponieważ najłatwiej mu i przy jeszcze dość ubogim repertuarze odniesień odnieść się właśnie do Chrystusa cierpiącego i go zinterpretować na nowo. I to nie jest coś wyrachowanego, czy to jest po prostu intuicyjne, natychmiastowe utożsamienie z Chrystusem cierpiącym, ale nadanie cierpieniu Chrystusa zupełnie innego znaczenia, innych znaczeń, czy właściwie pogłębionych znaczeń, można powiedzieć. No i później jest to pisanie również prozy. Ta proza nie jest przetłumaczona na język polski, co wielka szkoda. To są takie dwie powieści, to się nazywa I ragazzi di vita, czyli chłopaki z przedmieścia, coś takiego. I Una vita violenta, czyli Życie gwałtowne, to jest opowieść o miłości do ludzi przedmieścia. Nawet nie do, to nie jest miłość homoseksualna, to jest miłość do ludu, można powiedzieć. I on bez przerwy mówi o tej miłości do ludu i on jeszcze nie bardzo ją rozumie. On ją zrozumie w niebawem napisanym poemacie w 1957 roku Le Ceneri di Gramsci. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co zrobiła włoska partia komunistyczna z niejakim Antonio Gramscim, który był największym włoskim filozofem XX wieku. Otóż ten wielki filozof, który został ukatrupiony przez Mussoliniego, został pochowany na cmentarzu Anglików.
Co to jest cmentarz Anglików? Otóż w 1737 roku wspólnota niemiecko-skandynawska postanowiła wznieść cmentarz dla dzieci, dla swoich dzieci, dla dzieci protestanckich, które odbywały tak zwane wielkie tour, a więc tak zwaną wielką podróż inicjacyjno-edukacyjną do Włoch. No niestety wtedy się umierało na ból zęba, na wyrostek robaczkowy, na zapalenie wyrostka robaczkowego, na wszystko. I gdzie chowano tych ludzi w tym 1737 roku? No chowano pod murem Aureliana, wybudowanym w 272 roku, który opasuje cały Rzym. To było miejsce przeznaczone dla prostytutek, już miejsce dla prostytutek rzeczywiście tam brakowało, ale tam chowano, wciąż znajdowano jednak to miejsce dla tych Niemców, dla Skandynawów. A więc taki tatuś, powiedzmy też Brytyjczyk, dowiadywał się, że wśród prostytutek został pochowany ich ukochany syn. Postanowiono założyć taki cmentarz, który nie byłby cmentarzem ziemi święconej. Wybudowano, bokiem tego cmentarza jest słynna piramida Gajusza Cestiusza w centrum Rzymu. No na peryferiach, powiedzmy, na Ostiense, w dzielnicy Pazolniego zresztą. I to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie w ogóle. Tam został pochowany, no, tam, to mnie wzruszyło ogromnie, że tam jest pochowana na przykład Józefina Schulz, Polka, pod koniec XVIII wieku. To pokazuje, no, wielokulturowość i wielotożsamowość religijną również Polaków będących w Rzymie. Ja naliczyłem 9 grobów. 9 grobów polskich właśnie na tym cmentarzu. Ale tam też właśnie i tam spoczywa na przykład, nie wiem, no, John Keats. Cudowny poeta brytyjski. Ten, którego imię napisano na wodzie i tak jest napisane na jego nagrobku. Tam spoczywa Shelley między innymi. Tam spoczywa syn Goethego, August Goethe, biedny Goethe, pisał Tadeusz Różewicz w wierszu napisanym u stóp tego grobu. I tam też poszedł Pier Paolo Pasolini na grób Antoniego Gramsciego, który tam został pochowany, ponieważ włoska partia komunistyczna nie zgodziła się na pochowanie go w ziemi święconej. Kościół też nie bardzo miał na to ochotę, więc wspólnie ustalono, że będzie Anglikiem, więc go pochowają w angielskiej ziemi, czy może powiedzmy w luterańskiej. No i Pier Paolo Pasolini staje przed grobem Gramsciego w 1957 roku po tych pierwszych próbach i mówi: kocham cię i nienawidzę. Kocham cię, ja to przetłumaczyłem w tym w posłowie do tego wiersza, więc pozwolę sobie to odczytać dokładnie, żeby... To skandal, że sobie zaprzeczam, że jestem z tobą i przeciw tobie, z tobą w sercu, w jasności, przeciw tobie w mrocznych wnętrznościach. Zdrajca mojego ojcowskiego stanu, w myślach, w smudze działania, czuję się z nim związany w gorączce instynktów, estetycznej pasji. Pociąga mnie życie proletariackie, które było przed tobą. Religią dla mnie jest jego wesołość, nie tysiącletnia jego walka. Jego natura, nie jego świadomość, pierwotna siła człowieka. On się zgadza z Gramscim, że kochają ten sam lud, ale za coś zupełnie innego. On nie kocha proletariatu za wieloletnią, za wielopokoleniową, za wielusetletnią walkę o wolność człowieka wyzyskiwanego. On kocha go za wesołość. I rozumiemy, zaczynamy rozumieć Pasoliniego. Pasolini kocha ludzi, zdaje sobie sam sprawę, że jego miłość jest niewypowiedziana. Że on tak naprawdę nie kocha nikogo, tak jak widać było z tego wierszu o studentach. Nie kocha nikogo przez sam stan, w którym istnieje. On kocha naturalność. On kocha niemediowalność. On kocha ludzi za to, że nie mediują swoich zachowań. To, czego on nie cierpi najbardziej, to jest właśnie stylizacja, to jest bycie kim innym. Jeżeli on i nagle zaczyna wielką krytykę, tu się budzi w nim, tu się kończy w nim ktoś, kto ma nastawienie elegijne do pewnego świata, a zaczyna się wielki krytyk społeczeństwa włoskiego i społeczeństwa konsumpcjonistycznego, kapitalistycznego. Człowiek, który uważa, że po prostu zniszczono naturalność. Istnieją takie filmy Pasoliniego, bo Pasolini bardzo szybko dostaje później kamerę do ręki i kręci takie filmy jak Twaróg, słynny Twaróg. Tak.
ale też kręci słynny film, który jest bardzo trudno się poddaje interpretacji, aczkolwiek interpretację łatwą mu dać i chyba bardzo trafną, to znaczy opowieści Tysiąca i jednej nocy, pełen erotyki. Tam nie ma niczego w tym filmie, żadnej innej treści poza pochwałą wesołości, naturalności związków erotycznych. To już jest tak zwana trylogia życia. To jest trylogia życia. Z Decameronem i tak, tak dalej. Tak, tak. I wciąż on, noce arabskie jeszcze, tak. Jeżeli ma jakiekolwiek pretensje, nagle zaczyna mieć pretensje do proletariatu. O co? Że zażywa narkotyki. O, oczywiście, włoska partia komunistyczna po tym, jak go wyrzuciła, szuka u niego poparcia dla całego programu wprowadzenia czy zalegalizowania narkotyków. On mówi figa z makiem. Fakt zażywania narkotyków jest naśladowaniem władz rządzących, klas rządzących. W związku z tym ja się na to nie zgadzam. To oznacza utratę wesołości ludu po prostu. I z jego argumentami strasznie trudno jest walczyć. Ludzie są, intelektualci są bezradni, właściwie tłuką pięściami i głowami w mur. Ponieważ on podaje argumenty, które wszyscy czują, że są prawdziwe, ale nie przynależą do dyskursu takiego, można powiedzieć, logicznego, na który można łatwo odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź. Nie. Ja tak czuję, więc tak jest. Moja intuicja jest taka, więc tak to rozumiem. Z tym strasznie się ciężko rozmawia. I uwaga, to jest szalenie ważny moment. 57 rok, ten moment, czyli ten słynny wielki poemat, Ceneri di Gramsci, Prochy Gramsciego, to jest początek nienawiści do Pasoliniego, która prowadzi później do jego śmierci. A zostańmy jeszcze przy Gramscim i przy jego lewicowych zainteresowaniach, bo to też jest bardzo u niego ambiwalentne. Znaczy w tym sensie, ja bym chciał, żebyś jeszcze powrócił, Jarku, do tego dramatu z jego bratem. I tego, bo on jakby później związał się z komunistami, którzy mu właściwie zamordowali brata. Prawda? We Włoszech. Istnieje bardzo wiele przemilczanych problemów II wojny światowej. Ja już o tym pisałem za 3 tygodnie temu, w takim dodatku do Wyborczej, ale historia o trudnych problemach włoskiej II wojny światowej. Jednym z najtrudniejszych problemów jest problem pogranicza włosko-jugosłowiańskiego, czyli słoweńskiego tak naprawdę. Istnieją tam takie tereny krasowe. Na te tereny krasowe, Karso, weszła partyzantka Tity i zaczęła wrzucać Włochów za to, że są Włochami. To były czystki rasowe. To był taki ich Wołyń, można powiedzieć, to znaczy włoski. Brat Pier Paolo Pasoliniego, jako syn tego ojca, który jest ojcem mieszczańskim, oficerem włoskiego wojska, przynależy do partyzantki szalenie szlachetnej. Wyobraźmy sobie, że do Armii Krajowej. Do takiej armii, która jest, opiera się na ideałach chrześcijańskich. No, ale jest przeciwko hitlerowskim Niemcom. Nagle spotykają się w duchu przyjaźni, godzą się na spotkanie z partyzantką Tity, która jest partyzantką komunistyczną. Wyciągają do nich rękę, a partyzantka Tity otwiera ogień i zabija między innymi brata Pier Paolo Pasoliniego. Ta sprawa nie zostaje wyjaśniona do dzisiaj. Znaczy do dzisiaj prezydenci Włoch i Słowenii nie spotykają się na tych terenach, ponieważ mają inne poglądy na to, co się tam wydarzyło. I słynna rzeź w Portius między innymi właśnie dotyczy Pasoliniego. Czyli Pasolini jest komunistą wbrew temu, że komuniści zabijają mu brata. Dlatego nigdy nie nazywa się komunistą. On jest po stronie ludu. On właściwie to nazywa w sposób bardzo różny, ale nigdy właściwie sam siebie komunistą nie nazywa. Natomiast wstępuje do partii komunistycznej, dlatego że mu się to wydaje słuszne w tamtym okresie, żeby dla przeciwwagi dla demokracji chrześcijańskiej. No ale partia komunistyczna go wywala właśnie za jego homoseksualizm. Więc mówię, za każdym razem, właściwie gdziekolwiek Pasolini się nie pojawi, to wybija się ta inność, obcość, wymarginowanie, poczucie bycia nie tyle odrzuconym, co niepasującym tak naprawdę. Ale uwaga, to nie jest tak, że on to mówi z poczuciem krzywdy. On to mówi z takim poczuciem, on to wiąże z poczuciem nieadekwatności słowa. Bo on nie uważa, że człowiek powinien się czuć w każdym środowisku swoim. Tylko on uważa, że nie powinno się dawać szyldów, że wszyscy ludzie, którzy się spotykają, nie powinni się spotykać na płaszczyźnie pojęć, tylko na płaszczyźnie przeżyć. W
tym momencie. Gdyby i on uważa święcie i naiwnie, że jeżeli on powie, jestem homoseksualistą o skłonnościach pedofilskich, który stracił brata z rąk partyzancki takiej to a takiej, to jeżeli ktoś zechce wejść w naturę tego jego argumentacji, to natychmiast się z nim spotka i nie będzie żadnej wrogości. Ja myślę w głębi serca, że tak jest, że on miał ogromną rację i że to jest ta jedna z nauk, którą otrzymujemy do dzisiaj. To, że niestety naszym obowiązkiem jest nie autodefinicja poprzez szyldy, tylko poprzez konkretne nazywanie naszych predylekcji, skłonności, naszych pragnień, naszych uniesień. Bo przy tych całych bólach czy ranach, które otrzymywał w zderzeniach z rzeczywistością, gdziekolwiek by się nie zwrócił, czy do komunistów, czy do Kościoła katolickiego, czy do studentów, czy no jeszcze powiemy o jego śmierci, to miał swoje punkty odniesienia. Ty powiedziałeś o matce i jej, znaczy takie trwałe, którym pozostawał wierny. Ten kontekst friulański, małego języka, który chciał ocalić, ale w tym było coś więcej. To znaczy on uważał, że ocalenie takiego języka to jest jakaś wspólna pamięć wspólnego naszego dziedzictwa duchowego, o które powinniśmy dbać i które też zaprzepaszczamy w tej kapitalistycznej, nowoczesnej, oświeceniowej cywilizacji. Stąd jego Kolchida, stąd jego Edyp, stąd jego zanurzenie się w starożytne mity i stąd ta również Medea, która pojawia się w świecie Pasoliniego jako obrończyni jakiegoś sakrum, jakichś świętości, które są pogwałcone, czy są ciągle gwałcone w naszym współczesnym świecie. No to jest cała operacja Pasoliniego polegająca na poszukiwaniu etymologii, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. To nie chodziło tylko o etymologię słowa, ale również chodziło o etymologię uczuć, o to, kiedy coś się zrodziło czy pojawiło na Ziemi po raz pierwszy. On próbuje odtworzyć chemiczny skład tych elementów, czyli żywiołów, które uczyniło element naszej natury, fragment naszej natury. I to dotyczy mitu właśnie Medei, Edypa. To dotyczy również języka friulańskiego. On uważa, że jeżeli zagubimy język swoich korzeni, czy język własnej matki, język własnego ojca, to zgubimy szansę na zrozumienie tego, co jest istotą naszego mówienia. Ale to się wpisuje całkowicie w myślenie, w refleksję filozoficzną Pasoliniego, polegającą na odtworzeniu tego elementu pierwotnego. Nigdy nie zatrzymywać się na elemencie wtórnym. Dojść do elementu pierwotnego. Co tak naprawdę stworzyło? Jaki jest pierwszy sygnał archeologiczny, ale nie archaiczny, archaiczny, ale nie anachroniczny, który konstytuuje nas samych. A więc dowiadywanie się o naszej tożsamości poprzez wiedzę o naszej najdawniejszej tożsamości, o źródłach najgłębszych naszego przeżywania. I to jest dla Pasoliniego jak najbardziej naturalne. Stąd jego takie bardzo dziwne, ryzykowne czasami stwierdzenia, które bywają podawane pod dyskusję, pod bardzo surowy osąd, jak na przykład, że największym poetą włoskim XX wieku jest Sandro Penna. Ten Sandro Penna. Dlaczego Sandro Penna? Wielki poeta Sandro Penna, ale aż największy? Większy od Montalego, Nagroda Nobla 75 rok, Quasimodo, Nagroda Nobla w 59 roku? Tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że prowadzi taki wieczór autorski, Mario Luzi prowadzi taki wieczór autorski, który włoscy poeci sobie postanowili wyznaczyć w czasach faszyzmu. Wyznaczają sobie ten wieczór autorski i jak się walczy z faszyzmem. No czasami się walczy bronią, ale czasami się walczy antyretoryką, czyli rozbijając retorykę tego języka Mussoliniego, można powiedzieć. No więc wyznaczają sobie spotkanie, za miesiąc spotkamy się, powiemy coś świeżego o miłości. Będziemy czytali wiersze o miłości. Najwięksi włoscy poeci wyznaczają sobie spotkanie, czytają te wiersze o miłości i mówi mi Mario Luzi, cudowny poeta, po dwóch godzinach, widzimy, że nikt z nas nie napisał niczego. Ale nagle widzę Sandro Pennę, takiego poetę, znowu o skłonnościach pedofilskich. Mój
że podszedł Sandro Penna znudzony całymi naszymi wywodami, podchodzi do jakiegoś chłopca, coś tam mu mówi, a ten chłopiec nagle wstaje i daje mu w pysk po prostu. I ja mówię, żeby go ratować trochę z opresji, a trochę dlatego, że Sandro Penna nie przeczytał nam głośno żadnego wiersza, pytam Sandro, no i co? A Sandro Penna mówi, no nic nie napisałem, ale właśnie mi przyszło do głowy. I wychodzi na środek i mówi, amore, amore, lieto disonore. Miłości szczęśliwa hańbo. I mówi, my rozumiemy, że właściwie od czasów Safony nic, nikt niczego równie oryginalnego o miłości nie powiedział, równie ważnego. Odzysk i Pasolini się powołuje na ten fakt. I mówi, Penna wie, o co chodzi. Penna wie, że dopiero w momencie, że w momencie, kiedy powstaje ból, jak złapiesz ten moment, jak napiszesz, to coś, co w tobie powstaje jako to, co uważamy za pretekst wiersza. Jeżeli Penna to zapisuje, to znaczy, że on rozumie najgłębsze racje naszego dyskursu poetyckiego. I on uważa, ale też mówi, drugim największym poetą włoskim jest Ignazio Buttista. Kim jest Ignazio Buttista? Kompletnie we Włoszech nieznany. Nie D'Annunzio, nie Carducci, laureat Nagrody Nobla. Nie Montale, nie Ungaretti. Ignazio Buttista jest dialektalnym poetą niepiśmiennym języka sycylijskiego. I on mówi, to jest najważniejszy poeta włoski naszego języka obok Sandro Penny. A więc on zwraca uwagę na pewien, na właśnie na źródło. Dialekt jest bardziej w głębi. Pierwszym, nie wiem czy Państwo wiedzą, że pierwszym wierszem języka włoskiego jest hymn stworzeń świętego Franciszka z Asyżu. On nie jest napisany po włosku, on jest napisany po umbryjsku. Ma te dziwne, zagadkowe końcówki, u zamiast o i w ogóle ma powykręcane słowa. To jest tak, jak gdyby ktoś mówił tamu i zamiast tam na przykład, czy coś takiego. Coś, czego byśmy się wstydzili dzisiaj. Ale to jest język, który akurat uważamy za największe osiągnięcie poetyckie całego języka włoskiego. I on wskazuje tę dialektalność, można powiedzieć, czyli peryferyjność, czyli on wskazuje korzenie, czyli on wskazuje takie drogi, które schodzą najbardziej w głąb. Taka struktura zapisana albo wypowiedziana, która sięga swoimi korzeniami w niepamięć kompletną, w najgłębszą możliwą ciemność. Dla niego to jest najważniejsze poszukiwanie. Zresztą on sam mówi, że cieszyłby się najbardziej, gdyby potrafił przenieść, to co ci mówiłem dzisiaj, gdyby potrafił przenieść gorączkę pretekstu. Nie wiem, czy Państwo, no kiedy się rodzi wiersz, no nie wiadomo, kiedy się rodzi wiersz tak naprawdę. Pisze Paul Valéry na przykład, że pierwsze zdanie pochodzi od Boga, a potem do poety należy go je podtrzymać, ale skąd się bierze to pierwsze zdanie? No nie wiadomo, skąd się bierze, to znaczy, to nie jest tak, że nagle my myślimy, mamy jakieś doświadczenie życiowe i nagle przeżywamy coś. Ja teraz jestem z Państwem na przykład i napiszę wiersz zaraz o naszym spotkaniu. Siedziało przede mną ze 20 osób. No, nawet by mi się ładny heksametr z tego ułożył. Ale to nie o to chodzi. Mi się to kiedyś przypomni, ja to kiedyś napiszę, ale to będzie w zupełnie innej formie, być może kompletnie nierozpoznanej. Podam Państwu przykład. Jestem z Wisławą Szymborską w katedrze Sieneńskiej. Wchodzimy do tej katedry Sieneńskiej. Wchodzi Wisława Szymborska, mówi, Jezus Maria, to wszystko nie zasługuje na koniec świata. I do jakiejś Włoszki mówi, pani też nie zasługuje na koniec świata. Do mnie mówi, też nie zasługuje. Cholera, wychodzę w ogóle, idę zapalić. Pali papierosa i tak dalej. Dobrze, po dwóch latach powstaje wiersz, dopóki ta mleczarka, w X Muzeum się nazywa wiersz, dopóki ta mleczarka będzie lała swoje mleko, ten świat nie zasługuje na koniec świata. To jest to. Wiersz powstał na moich oczach wtedy, ale ten wiersz zapisany nie jest tym samym, nie, jest tylko, jest wierszem, który powstał z tamtego pretekstu. A więc my żyjemy, poetą się jest, czy poetą się bywa? No poetą się jest, niestety. Jeżeli ktoś zada Państwu takie pytanie, jak Państwo sądzą, to niech Państwo na miłość boską mówią, że poetą się jest, bo jeżeli się bywałoby poetą, to by się widywało czasami, tak jak teraz jestem, i jestem poetą, bo zostałem tak przedstawiony. Nie, nieprawda, ale bym nigdy w życiu nie napisał wierszy, które obserwowałem przez to, że cały czas muszę być poetą. Ja obserwuję, ale to nie jest tak, że ja cały czas piszę jakieś wiersze. Cały czas zbieram materiał do jakiegoś wiersza, który Bóg się wie, kiedy urodzi. Pasolini szedł dalej. On uważał, że co przeżycie, to wiersz. Jeżeli wiersz nie jest zrodzony przez przeżycie bezpośrednie, wtedy
nie ma, wtedy jest diabła warte, wtedy jest bez sensu. On skrócił ten dystans pomiędzy przeżyciem, które dało początek wiersza, a zapisem poetyckim. To wszystko wpisuje się w jeden obraz Pasoliniego, tego, który szuka najgłębszego źródła, najgłębszego instynktu. Jeżeli nawet ten instynkt zapisany zabrzmi w sposób nieszczególny, ponieważ skaże go na więzienie na przykład, to nie szkodzi. On jest gotowy zapłacić za to. Pisze, tu są takie, jest taki wiersz, wiersze testamentowe, nie wiem czy pamiętasz, przepraszam, wiersze testamentowe. Wersy testamentalne. Samotność. Trzeba mieć dużo siły, żeby kochać samotność. Trzeba mieć nocne nogi i nadzwyczajną wytrzymałość. Nie można ryzykować katarem, grypą ani bólem gardła. Nie wolno się bać porywaczy. No właśnie, nie wolno, ponieważ cały czas najważniejsze jest świadectwo. Ta przeszłość, od której żeśmy zaczęli, ta dawność nie jest tylko wiedzą o starożytności, archeologią, tylko jest próbą, i to jest szalone i radykalne u Pasoliniego, możliwości jakby przeniesienia w żywej formie coś, co jest pierwotne w formie współczesnego doświadczenia czy to i współczesnej sztuki. Czyli znajdowanie takiego pola działania czy obecności, w której uobecnia się, tak sobie teraz opowiadam to, o czym tutaj mówimy, bo to już nie chodzi też tylko o samą intuicję poetycką, tylko chodzi o to, że to jest związane z jakąś studnią pamięci też kulturowej u Pasoliniego, że to się gdzieś spotyka tam głęboko w głębi. Że o ile dla nas jest to już często muzeum faktów dokonanych w przeszłości, które możemy poznawać akademicko, dla niego ciągle to był taki rezerwuar żywych, autentycznych sił, którym trzeba być wiernym, bo teraz jakby chciałbym do tego wrócić. Ty powiedziałeś, opowiadając o nim, że on był w niesamowitych warunkach swojego życia, jakie mu zostały trudne w tamtym świecie, dla niego bardzo okrutnym, potrafił pozostać sobą w tak bardzo wielu wymiarach. To, co myślę, musiało go fascynować w Medei, również w tej kobiecie, to jej taki niezwykły rodzaj wierności, ale nie wierności wobec plemiennych przysiąg, niewierności wobec Kolchidy, powiedzmy ojczyzny takiej czy innej, bo ona ją zdradziła w takich kategoriach narodowych, powiedzmy, gdybyśmy je używali, tylko wierności sercu, wierności pasji, wierności prawdzie, która jest w człowieku, jeżeli nawet takiej rzeczy jak gościnność, prawda, czegoś międzyludzkiego, co się autentycznie staje, jeżeli to zostaje pogwałcone, to zostaje jakby doprowadzone do jakiejś sztuczności, sztampy i tak dalej, to tutaj dokonujemy tej zbrodniczej operacji umartwienia, czy odcięcia się od, czy zdrady od tej rzeczywistości, która, w której jesteśmy zanurzeni. No, w oczywisty sposób tak naprawdę dla Pasoliniego szalenie ważny jest rytuał. To znaczy rytuał, on ma pewien zespół oręża kulturowego, który musi wykorzystać. No, Chrystus do nich należy, należy do nich Medea. Na równych prawach. Edyp. Tak. I on jedyna rzecz, jaka jest dana, to być sobą po prostu i czekać na konsekwencje, to znaczy, krótko mówiąc, być wierny losowi. A więc powtarzać to, czym się jest, bo to jest ta naturalność. On nie wie, skąd się wzięło to przeznaczenie, które przyszło, ale to przeznaczenie jest bez wątpienia przeznaczeniem i należy mu nadać godność. Ja mam spotkać się jeszcze z Państwem w końcu września i żeby porozmawiać właśnie o micie Medei w poezji włoskiej w ogóle, która jest fascynującą rzeczą. Ale dzisiaj, mówiąc już o tym, powiem Państwu, że nie ma większej godności dla losu, dla człowieka kultury, niż powierzyć rolę Medei Marii Callas, tak naprawdę. To znaczy, to dać najwyższe dostojeństwo, jakie jest tylko możliwe, tak naprawdę. Znam pewnego krytyka,
włoskiego, który napisał o tym, że nienawidzi Pasoliniego właśnie dlatego, że przyjaźni się z takimi osobami jak Maria Callas. Więc dlatego, że to jest osoba dobrze opłacana i tak dalej, i tak dalej. Pasolini mu to naprawdę, Pasolini widział w niej najwyższą artystkę po prostu i to jego pragnienie było nadanie właściwego, największego, największej rangi losowi tej Medei. W związku z tym, jeżeli rozpoznasz swój los, czyli pierwsza rzecz to jest rozpoznać swój los, rozpoznać swoją powinność wobec życia. Być wiernym temu życiu, temu swojemu losowi i ponieść skrajne konsekwencje, nawet kosztem bycia ukatrupionym. I to się mieści we wszystkich mitach i refleksjach o micie u Pasoliniego, tak mi się wydaje. To powiedzmy o tym dopełnieniu się jego losu w jego śmierci, Jorku. To jest bardzo, no historia jest okropna. Z gatunku takich, których by się nie chciało jednak opowiedzieć. Jest rok, Pier Paolo Pasolini pisze cały cykl artykułów. Jest rok 75. Pamiętajmy o tym, że w 78 zostanie porwany Aldo Moro. W 78 zaczną się spekulacje co do tego wszystkiego, co dzieje się w Kurii Rzymskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale w 75 roku zaczynają się też tak zwane anni di piombo, czyli za ataki terrorystyczne we Włoszech, zwłaszcza ataki faszyzujących Włoch na lewicę, czy na niezależność, można powiedzieć. Pier Paolo Pasolini pisze całą serię swoich cudownych esejów w Corriere della Sera. Corriere della Sera ma tam swoją kolumnę. Tak. I publikuje te jego felietony, te jego rozpoznania, te jego diagnozy no, z całym poczuciem, że robi coś wbrew sobie, dlatego że jest atakowany. Corriere della Sera to nie jest pismo dla awangardy, to jest pismo bogatego mieszczaństwa. I nagle to mieszczaństwo dostaje taką porcję prawd jak proponuję zawiesić szkolnictwo obowiązkowe, pisze Pier Paolo Pasolini. Moja propozycja jest z gatunku swiftowskich, ja wiem doskonale, ale kretyniejemy przez wykształcenie ogólne. Jesteśmy debilami z pretensją, przez to absolutnie wnoszę do Najwyższego Trybunału o zniesienie jakiejkolwiek formy szkolnictwa przymusowego. Druga rzecz, którą piszę, to piszę taki wstrząsający artykuł o Pariolini. Monti Parioli to jest taka dzielnica Rzymu, ludzi bogatych, takich no, młodych szpanerów, którzy na przykład zabierają, dwóch z nich zabiera dwie dziewczyny do swojej posiadłości, do swojej willi na San Felice Circeo, tam gdzie mieszkała Kirke właśnie, do tej miejsce. I w tej jaskini mitu morduje je. Zabija jedną dokumentnie i na śmierć na miejscu, ale drugą zabija tylko pozornie, tak im się tylko wydaje. W rzeczywistości ona żyje w dalszym ciągu. Ładują te dwie dziewczyny do swojego bagażnika i zawożą do tego Monti Parioli. To jest, nie wiem, czy Państwo byli w Rzymie, ale to jest tuż przy Santa Maria del Popolo, gdzie jest ten najsłynniejszy. Santa Maria del Popolo, gdzie jest brama projektowana przez Michała Anioła i gdzie jest, gdzie są te dwa słynne płótna Michała Anioła, święty Piotr i święty Paweł. Caravaggio, przepraszam. Więc zawożą w tym samochodzie, zostawiają je w bagażniku i idą się napić czegoś tam. I nagle jedna z nich, ta niedobita, powiedzmy, zaczyna bić nogami o wnętrze tego bagażnika. Policja przychodzi, otwiera ten bagażnik, znajduje te dwie dziewczyny, jedną martwą, jedną żywą, ona zeznaje. Okazuje się, że, mój Boże, no, że to dwaj bardzo poczciwi ludzie z Monti Parioli, dwaj znakomici maturzyści, zwycięzcy wielkich konkursów na studia, po prostu zamordowali, czy chcieli zamordować te obie kobiety. No i Pier Paolo Pasolini pisze o pewnej degeneracji młodzieży i pisze o pewnym, ale nie pisze w sposób sztampowy, pisze o tym, dokładnie opisuje, jak rodzi się poczucie, jak rodzi się chęć zabijania, jak rodzi się potrzeba morderstwa. To są teksty wyprzedzające znacznie Kubricka. Pisze dalsze teksty, pisze właśnie, powtarza te swoje prawdy dotyczące Kościoła. Mówi, że Kościół ani się zorientuje, a zostanie pożarty przez rynek. Kościół po prostu nie zdaje sobie sprawy z siły rynku.
rynek pożre Kościół i mówi, pożre was i wysra. I już będziecie absolutnie bez ratunku. Pisze mnóstwo tego typu rzeczy. I pisze również w czymś takiej powieści swojej, którą ma później, ma niebawem opublikować. Powieść jest zatytułowana Petrolio. Na polski przetłumaczylibyśmy nafta. Mówi, wiem, ja wiem, kto dokonuje wszystkich rzezi tego świata. I mówi, ja wiem. Potem się dowiemy, co on wie. Ponieważ później się dowiemy o tym, że zostanie porwany Aldo Moro, między innymi. A więc on wie, że demokracja chrześcijańska, czyli ówczesna elita polityczna Włoch, jest elitą morderczą. I kręci film, który jest filmem strasznym, który jest filmem tak strasznym, że nie zostaje do dzisiaj pokazywany w Polsce, chyba że na pokazach zamkniętych. To jest film 120 dni Salo. Sodoma, czyli 120 dni Salo. Jest to film, który pokazuje pewną rzecz, no właśnie jak to pokazywał Swift, pokazywał pewną rzecz innymi poprzez inną rzecz, a więc pokazywał po prostu degenerację świata polityki i świata konsumpcjonizmu poprzez orgię erotyczną. No i ten film zostaje natychmiast zasekwestrowany, nie jest dopuszczony do obrotu i nagle w dziwny sposób giną taśmy. Wszystkie taśmy te pierwotne, te taśmy matki tak zwane, zostają gdzieś skradzione ze studia, z którym pracuje Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini ma taką przypadłość, która jest nazywana obyczajową przypadłością, żeby chodzić na chłopców. Chodzi na Viale Ostiense, czyli za piramidą i za cmentarzem dla Anglików. Chodzi do takiej restauracji, która nazywa się Fiume Biondo, czyli rzeka Blondyn. O, rzeka Blondyn to się mówi o Tybrze w ten sposób, ponieważ ma ten cień platanów, które sprawiają wrażenie, że wygląda na rzekę Blond. A więc idzie tam i tam spotyka niejakiego Pino Pelosi, zwanego Larana, czyli żaba. Ten Pino Pelosi ma 14 lat. Zapoznaje się z tym chłopcem i pyta, czy ten chłopiec pojedzie z nim, żeby odbyć stosunek płciowy w Ostii nad morzem. On się godzi, ten chłopiec, ponieważ w ten sposób zarabia. Pier Paolo Pasolini ma taki sposób, ma skłonności sadomasochistyczne. Żeby dać upust swoim skłonnościom sadomasochistycznym, ma taką metodę, żeby uzyskać tę satysfakcję, której poszukuje, ma taką metodę, że doskonale wie, że pewna usługa, jedna usługa takiego chłopca kosztuje 10 tysięcy lirów. Czyli dwie usługi kosztują 20 tysięcy lirów. Zabiera ze sobą 10 tysięcy lirów. Opowiadał mi o tym Amedeo Giacomini, wielki włoski poeta, kuzyn Pier Paolo Pasoliniego, który chodził z nim na tego typu spotkania. Pier Paolo Pasolini zabierał takich chłopców, płacił z góry 10 tysięcy lirów, prosił o pewną usługę, a potem zaraz potem prosił o kolejną usługę. Ale nie zabierał już ze sobą kolejnej dziesiątki. W związku z tym rozwścieczony, rozjuszony chłopak po prostu bił go, z czego Pasolini czerpał jakąś satysfakcję. To była rzecz wiadoma powszechnie, była znana również policji. Jadą do Ostii. Tam podobno dochodzi do tego typu zbliżenia, do tego typu stosunku. Pier Paolo Pasolini zostaje zamordowany, zostaje znaleziony później 2 listopada 1975 roku. Problem polega na tym, że kiedy policja przyjeżdża i łapie natychmiast tego biednego Pino Pelosi, który ma 14 lat i którego zresztą poznałem osobiście, teraz bo wyszedł z więzienia i ja poszedłem do niego, który mi zaproponował, żebym mu zapłacił 500 euro, to on mi opowie, jak było naprawdę, oczywiście mu nie zapłaciłem. Kiedy Pier Paolo Pasolini dostaje swoje, no po prostu upada na ziemię, zostaje przejechany przez ten samochód własny, przez własną Alfettę, czyli Alfa Romeo Giulia, przez tego chłopca. Ten chłopiec ucieka, chłopiec zostaje zatrzymany. Policja natychmiast orzeka, że on jest winny wszystkiemu. Ten chłopiec mówi, że on wcale nie jest winny, tylko że było takich dwóch, którzy mu za to zapłacili.
Calvi, adwokat, obecnie senator Republiki Włoskiej, mówi, że wielokrotnie podchodzono do nich i próbowano pobić Pier Paolo Pasoliniego, tylko że Pasolini natychmiast wzywał policję, miał w pewnym momencie swojego życia już ochronę. Rzecz jest orzeczona tak naprawdę, Pino Pelosi go zabił, fakt jest faktem obyczajowym, wszystko jest bardzo prawdopodobne. Problem w tym, że 4 listopada pewna dziennikarka o nazwisku Oriana Fallaci publikuje swoją relację. Otóż mówi, że Pier Paolo Pasolini był jej przyjacielem, więc ona poszła zbadać całą sprawę i znalazła 3 świadków, którzy odbywali orgie w pawilonie obok, którzy widzieli całą scenę i doskonale widzieli jeszcze 2 facetów, którzy uczestniczyli w scenie zabicia i wydawali się zleceniodawcami. I opisuje to w sposób bardzo wiarygodny. Sąd żąda od niej ujawnienia źródeł. Ona odmawia. Sąd mówi, skażemy panią za ukrywanie źródeł, które mogłyby doprowadzić nas do prawdy. Ona mówi, no to mnie skażcie. No nie skazują, bo to jest jednak Oriana Fallaci, już słynna dziennikarka. Pewnie dlatego. Po latach Pino Pelosi, Sergio Citti, Ninetto Davoli, aktorzy, którzy grali u Pier Paolo Pasoliniego w filmach, wyjawiają swoją prawdę i mówią, no niestety, ale wszyscy doskonale wiemy, że było to morderstwo polityczne. Po prostu w pewnym momencie zagrzało się i to świadectwo, to rozpoznanie, ta diagnoza na pograniczu namiętności i ideologii Pier Paolo Pasoliniego ściągnęła na niego ten wyrok. Bardzo łatwo było orzec, że było to na tle obyczajowym, ponieważ Pier Paolo Pasolini miał tak potworną, tak mocną, tak silną skłonność, do której się przyznawał, erotyczną. Ale rzeczywisty motyw był zupełnie inny. Z czym współgra jednak to ta kradzież taśm filmu, dlatego że podobno, jak twierdzi właśnie jego adwokat rodziny, czyli Calvi, nagle w pewnym momencie dostaje, Pier Paolo Pasolini ma iść do Fiume Biondo, ponieważ od tego Pino Pelosiego ma otrzymać podobno te swoje taśmy w zamian za coś. Tylko powiem, żeby dokończyć historię matki, no to opowiadają mi świadkowie, że najtragiczniejszym momentem całego zdarzenia było to, że kiedy wyznaczali siebie nawzajem, żeby pójść do matki, pojechać na Eur i powiedzieć matce, że nie żyje Pier Paolo. I to jest ta słynna taka opowieść, kiedy to wysyłają jednego z nich, ten ktoś wchodzi, reszta zostaje i ci, którzy zostają, zaświadczają. On wchodzi i po jakimś tam czasie, po 3 minutach, słyszymy skowyt, który jest skowytem umierającego zwierzęcia. To jest ten skowyt właśnie matki, która jest tą. I przypominają się różne sceny, sceny między innymi tej Zuzanny, czyli matki, którą postawił pod krzyżem w swoim filmie Ewangelia według świętego Mateusza. O tej śmierci niewiele więcej wiadomo, to znaczy ja mam z jednej strony relację Calviego, który jest adwokatem rodziny i który mocno obstaje, że to było morderstwo polityczne. Z drugiej strony mam relację tego Amadeo Giacominiego, który mówi, że on mógł zginąć wielokrotnie właśnie podczas takiej sceny obyczajowej. Bez wątpienia był człowiekiem zagrożonym, miał 30 kilka procesów. Powiem tylko, że za te same filmy i za te same powieści, i za te same wiersze bywał oskarżany i stawiany przed Trybunałem, a jednocześnie nagradzany. I to przez tę samą instytucję, przez Kościół katolicki, który raz go stawiał przed sądem, a w osobie Jana XXIII był nagradzany nagrodą ekumeniczną imienia świętego Franciszka z Asyżu. Krótko mówiąc, postać skandal, to ja nie mówię o, to jest taka postać nie do zdefiniowania, ja tylko żałuję, że w Polsce nie ma takiej postaci po prostu. Wydaje mi się, że to, co napisał o stanie kulturowym, mentalnym naszego, znaczy społeczeństwa włoskiego, to doskonale by się nadawało na rok 89, 90 i dzisiaj, to znaczy brakuje tego szalenie, zabrakło tego szalenie, tego komentarza, bo nie mamy się na co powoływać, to znaczy nie było kogoś takiego, to znaczy nie było, myśmy nie mieli tak silnej postaci, takiego artysty, intelektualisty, który by tak mocno zaświadczał swoją prawdę wbrew wszystkim i
prawdę fascynującą. Ja opowiem o tej, bo o Pasolini można by mówić, bo wydaje się, że tutaj przyszedł do Państwa wariat, który się fascynuje człowiekiem takim, który jest wielkim poetą rzeczywiście. Ja znam antologię, większość antologii włoskich ma tytuł Pasolini i inni. To świadczy o tym, że on jest uważany za największego włoskiego poeta XX wieku. Ale fascynacja nim na mnie się nie kończy. To znaczy, ja pamiętam doskonale spektakl Affabulazione w Teatrze Studio, wyreżyserowany przez Konrada Swinarskiego z Tadeuszem Łomnickim w roli głównej. Obaj zafascynowani klasą, jakością. Wówczas wydawało mi się, że bardziej dościgłą niż tę, którą zaprezentował na przykład Grzegorz Jarzyna, prezentując Teoremat. Teoremat, który jest kolejną interpretacją Chrystusa, tak śmiałą, że do dzisiaj odbiera nam chyba oręż odwagi, mi się wydaje. Ja myślę, Jarku, że teraz może jest moment na przeczytanie tego wiersza, który chciałeś, żebyśmy przywołali też bardzo bym ukrzyżowanie. Chciał, bardzo bym chciał, to jest tak odważny wiersz i to jest, mówię, to jest wiersz, który został, podjął próbę, ja się bardzo ucieszyłem. Ksiądz Janusz Pasierb, jeden z największych polskich poetów, ksiądz niezwykle wybitny, szef Katedry Historii Sztuki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, który przetłumaczył ten wiersz do połowy, nie wytrzymał po prostu ciężaru dwóch ostatnich strof. Ale korzystałeś z jego przekładu? Nie. Tłumacząc? Nie. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Paweł, list do Koryntian. Na wszystkie rany kładzie się słońce, kiedy on kona pod spojrzeniami wszystkich. Nawet matka pod piersią, brzuchem, kolanami patrzy, jak cierpi jego ciało. Jutrzenka i zmierzch oświetlają rozpostarte ramiona, a kwiecień łagodzi obnażanie śmierci przed spojrzeniami, co palą. Dlaczego Chrystus był obnażony na krzyżu? Skurcz serca nagiego mężczyzny, okrutnie wydrwiony, pierwotny wstyd jego. Słońce i oczy, ostatnim słowem szkarłatnego wstydu łkaniem, błagał o przebaczenie milczące niebo, Boga, o chłodnych, znużonych źrenicach, płeć, szyderstwo, konanie. Trzeba się obnażać. Z tym do nas się zwraca biedny, ukrzyżowany Chrystus. Jasność serca opłaca wszelkie szyderstwo, wszelki grzech, najbardziej obnażone cierpienia. Czy to właśnie mówił ukrzyżowany? Codziennie poświęcać dary, wyrzekać się przebaczenia, niewinnie pochylać się nad otchłanią. Będziemy wystawieni na krzyżu za szyderstwo oczu błyszczących dziką radością wobec poniżeń i śmiechu obnażymy strumienie krwi od żeber do kolan, pokorni, żałośni i drżący intelektem i pasją w grze serca, które spala się własnym płomieniem, żeby dawać świadectwo zgorszeniu. W przekładzie Jarosława Mikołajewskiego. Można by, jak mówiłeś o Pasolinie, nieskończoność, wiele już usłyszeliśmy i myślę, że wyłania się z niego i z tej twojej opowieści, Jarku, ta postać tak bliźniacza właśnie tej opowieści o Medei również musiał znajdować sobie takich pobratymów w tym świecie naszej podświadomości, gdzieś w głębiach, trzewiach naszej kultury, które wydobywał na światło dzienne. Jeszcze
Też powiem, że tak jak w przypadku Ewangelii świętego Mateusza, ta opowieść Medei jest też o tyle niezwykła w ujęciu Pasoliniego, że on jakby dodaje do Eurypidesa, którego znamy z literatury i dramatu, jakby tą całą Kolchidę, dodaje całą wielkość i potęgę świata, który już później w tych naszych zapiskach zachodnich jest pominięty, właśnie tego świata pierwotnego Chirona, tego, który jeszcze rozumie dziecięcy język, który rozumie jeszcze świat innej wyobraźni, bo później już w Pizie, jak oni się spotykają, czyli w krainie renesansu, serca zachodu, to się Chiron rozdwaja, prawda? Pojawia się ten młody, który nie rozumie starego, nie rozumie tego języka, nie rozumie świata dawnego, nie rozumie jego praw, nie rozumie jego mowy. I ta praca Pasoliniego będzie właśnie tym mostem, który będzie się jednak starał nas przywrócić temu, co utraciliśmy, czy tym pograniczom, na które utraciliśmy. Dla niego chyba właśnie głos Medei był tak szalenie ważny, bo ona potrafiła właśnie upomnieć się, na tyle kochała, myślę, że miała odwagę, siłę, bo do tego trzeba mieć wielką siłę. Myślę, że Pasolini musiał przy tym wszystkim mieć mnóstwo miłości w sobie, że to jedyne, co właściwie pozwala być tak wiernym, kiedy na wszystkich innych polach się przegrywa, jakby dostaje kajdanki, więzienia i cierpienia. Musi być jednak coś takiego w człowieku, co go ku temu trzyma, i to jest jakaś siła kochającego człowieka. Mówiłeś o pasji, ale to musi być właśnie z tego jego głębokiego serca wydobyte. Choćby później, i to jest, to miało przeoblec się w taką opowieść, kiedy on już nie potrafił nam jakby inaczej mówić niż jak solo, czyli poprzez przemoc, poprzez okrucieństwo, poprzez coś, co byśmy się starali ukryć, prawda? Tutaj jak rozmawiamy w Krasnogródzie z ludźmi o tym, o opowieści o Medei i tym jej niezrozumiałym dla nas czynie zabójstwa dzieci własnych, to nagle przychodzi taka świadomość, że my przecież w różnych sytuacjach życiowych kaleczymy dzieci na różny sposób. Konflikty rodziców, zdrady rodziców odkładają się na dzieciach, że to jest jakiś rodzaj ran, który niewidocznych, prawda, bardzo często, które zadajemy, i czasem potrzeba takiego mitu, potrzeba takiej ekspresji, żeby pokazać coś, co na co dzień się pomiędzy nami toczy. Myślę, że solo Pasolniego było podobną próbą, jakby pokazania tego, na co chcielibyśmy mieć zamknięte oczy, a co się toczy pomiędzy nami na co dzień, co jest częścią naszego świata. No tak, słowo miłość to jest kluczowe tak naprawdę. Znaczy, u Pasoliniego nie ma życia poza miłością. Znaczy, najgorsze słowo, jakie może użyć w funkcji przymiotnika, a jest imię słowem, to jest disamorato. Jeżeli życie jest disamorato, czyli pozbawione miłości, to jest do niczego. A najsłynniejszym wersem literatury czy poezji włoskiej XX wieku, które się znajdą Państwo na koszulkach w różnych miejscach, jest Solo l'amare. To jest początek poematu o brzydkim tytule, ale to już chyba poezja współczesna pokazała, że nie ma brzydkich słów użytych do poezji. Il pianto della scavatrice, czyli lament koparki. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Tylko kochać, tylko poznawać się liczy, nie że kochałeś, nie że poznawałeś. Czyli kochanie czasu teraźniejszego tak naprawdę. Może Państwo mielibyście jakieś pytania, czy chcieli się włączyć do naszej rozmowy, to bardzo, bardzo proszę. Jest na to teraz chwila. Proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za fascynującą rozmowę, a chciałbym zapytać o Medeę, tę spersonifikowaną przez Marię Callas, bo powiedziałeś, że to jest to szlachetne pokazanie, czy takie wyniosłe pokazanie Medei przez śpiewaczkę.
No i teraz jest to dla mnie ciekawe zagadnienie, dlatego że ja się spotkałem z wieloma krytykami, z którymi się zresztą nie zgadzam, pod adresem Marii Callas, że ona nie jest aktorką, że ona źle pasuje do filmu. Tymczasem wydaje mi się, że to bardzo, bardzo by przystawało do tego, co w ogóle mówiłeś o Pasolinim i o tym, jak on myśli, jak czuje świat, dlatego że grając tę postać wyobcowaną, wyrwaną ze swojego świata, sięga po osobę, która ma zupełnie inne środki ekspresji, będące dla niej jej naturalnym emploi, jej naturalnym światem ekspresji i zmusza ją do grania w zupełnie innej konwencji. I ja mam wrażenie, że cały czas oglądam śpiewaczkę operową, patrząc na Marię Callas jako Medeę, tylko ona nie może zaśpiewać i próbuje zagrać to wszystko, co w naturalny sposób i niezwykle przekonująco by zaśpiewała, ale realizuje te swoje arie no, w znacznej mierze mimiką. Jak na to patrzysz i jak na to może patrzył Pasolini, bo ja prawdę mówiąc nie znam historii tutaj dobrze. To bardzo pięknie powiedziałeś, to znaczy to jest tak, że Pasolini, mówi się, że Maria Callas była tak naprawdę kochała dwie osoby tylko, prawda? I była w obu przypadkach bardzo nieszczęśliwa, ponieważ jedną osobą to był Luchino Visconti, a drugą postacią to był Pier Paolo Pasolini. No, za żadnym z tych razów jej się nie udało, można powiedzieć, nawiązać takiej korespondencji miłosnej z racji. A przepraszam, jeszcze ci wtrącę, Jarku, że jest też tak się zdarzyło, że Visconti wyreżyserował operę Cherubiniego, Medea, tak? Tak, to jest oczywiście, ale to jest wszystko, mi się zamyka doskonale. Pasolini miał do grania Irenę Papas, natomiast miał Marię Callas jako taką kontrfasadę niemalże, to znaczy miał rzeczywiście, Maria Callas miała być taką postacią, która natychmiast coś wprowadza w godność, to znaczy rzeczywiście pokazanie samej Marii Callas to jest nadanie pewnej najwyższej klasy, najwyższej rangi właśnie tej postaci. I to jest, on znał Marię Callas z wielu już wcieleń, on bardzo się przyjaźnił z Marią Callas, oni długo rozmawiali. Tak jak mówię, był krytykowany za związki z Marią Callas, która była uważana za taką rzeczywiście świętą diwę Via Vittorio Veneto, że tam bywała, że tam się stroiła, że tam chodziła w tych szykownych strojach. To Pasoliniego nie obchodziło, aczkolwiek on rzeczywiście pod koniec miał taką. Jeżeli Państwo chcą, to możemy o tym sobie powiedzieć, bo Pasolini też stracił troszkę kontakt z rzeczywistością materialną, mam wrażenie. Kupił sobie taką wieżę w Lazio, z którą nie bardzo wiadomo było, co miał robić. No i to była jakaś tam strata pieniędzy według naszej, powiedzmy, wrażliwości społecznej czy takiej egalitarny, ale to był symbol, to był znak, tak jak rzeczywiście użycie złota w ikonach o coś oznaczało, tak samo oznacza coś użycie Marii Callas, to znaczy Maria Callas nie ma grać, ona ma być po prostu. Tak samo jak użycie, nie wiem co, Ninetto d'Avoli, który był chłopcem z przedmieścia, też miało oznaczać po prostu pewną pokorę materii, można powiedzieć, miłosnej. Natomiast postać Marii Callas miała być po prostu, miała wznieść samą postać. Praca była bardzo dobra, to znaczy tam nie było żadnych problemów między nimi. Pasolini tak prowadził aktorów, no, proszę zwrócić uwagę o wspomniany film przez Krzysztofa, Ewangelię według Mateusza, tam jest tylko jeden aktor zawodowy, ten, który gra Chrystusa, tam pozostali, to nie są aktorzy zawodowi, więc on nie oczekuje od nikogo jakiejś tam brawury aktorskiej, on oczekuje znaku, że będą znakami czegoś. I w przypadku Marii Callas oczywiście, Maria Callas jest tam znakiem wzniosłości, najwyższej sztuki, najwyższej szlachetności. Podobno Pier Paolo Pasolini, obsadzając ją, pamiętał doskonale jej rolę w Normie Belliniego. I my to doskonale rozumiemy, ponieważ jej rola w Normie zbawia wszelką postać miłości tak naprawdę. Znaczy nie ma tam żadnego chybionego tutaj ruchu Pasoliniego. Wydaje mi się, że gdzieś indziej może byśmy takie ruchy chybione znaleźli, ale na pewno nie tam. Natomiast także zgadzam się całkowicie, to znaczy... Jeżeli jeszcze mogę słowo, bo z Callas, zwłaszcza, że zajmujemy się tu Medeą, to jest to tyle ciekawa historia, że ona jest tym właściwym znakiem właśnie, jak mówisz w tym filmie. Natomiast szyld, który do niej przykładał świat, jest taki, że właściwie jak się popatrzy w różne biografie wydane w różnych językach,
pisane przez różnych autorów Marii Callas, to właściwie ten wątek Callas jako Medeju Pasoliniego jest albo tak tylko en passant wspominany, albo wręcz omijany, jakby, że to nie licuje z godnością największej śpiewaczki XX stulecia, żeby w taki mezalian z inną sztuką się wdać. Tak można to czytać właśnie z tych biograficznych książek poświęconych Marii Callas. No tak. To jeszcze tego dodam, co ciekawe, wiesz, bo wielu filmowców myślało o Callas jako wcieleniu Medei. I to się zaczęło od marzenia Dreyera, który do końca życia marzył stworzeniem takiego filmu, w którym chciał od początku osadzić Callas, którą zobaczył Viscontiego w tej operze kiedyś. Później życie tak chciało, że von Trier nakręcił film według scenariusza Dreyera, już po Pasolinim. Więc ta Callas jakby cały czas była, że tak powiem, w temacie. I tym bardziej, bo ona nie, w moim przekonaniu też, ja się też nie zgadzam, Alku, z krytykami, uważam, że ona znakomicie gra właśnie Medeę. I ona, pamiętajcie, że ona weszła w tą rolę w momencie tragicznym w swoim życiu, tak? Ten jej Jason, czyli Onassis ją zdradza, pozostawia. Mało tego, później się dowiadujemy, znaczy, że zmusi ją do aborcji jeszcze. Więc ona po tym wszystkim staje się aktorką, staje się Medeą Pasoliniego. No tak, no Pasolini tak samo jak Visconti mieli to wspólnego, że cenili sobie prawdziwe przeżycie, to znaczy stojące za wyobrażeniem, więc no, słynne szafy, prawda, Viscontiego tam, które musiały być w Lamparcie wypełnione prawdziwymi strojami z epoki, po to, żeby nawet jeżeli ich do końca filmu nie było widać, tak samo u Marii Callas było to przeżycie. Zresztą ja znam taką wypowiedź Pasoliniego, który mówi wyraźnie, łączy nas pewna rozmowa, z tej rozmowy wnioskuję, że będzie idealną Medeą. Z tej rozmowy o doświadczeniach życiowych, tam się rozumie z tej wypowiedzi. Więc wydaje mi się, że to uwiarygodnia. Znaczy, Pasolini spala akurat przestrzeń pomiędzy autentyzmem przeżyć a rolą do odegrania. Tak naprawdę, jeżeli. No ja poznałem, słuchajcie, tych chłopców z przedmieścia, to znaczy, to jest Monteverde. Czyli dzielnica Rzymu, która jest no, taką cudowną dzielnicą, aczkolwiek to nie wiem, czy do końca cudowna. Ja tam polazłem, żeby pójść do takiego punktu, który jest do takiego miejsca, które tam się sprzedaje, to lotka, Bóg wie co. I tam jest jeden z ostatnich tych chłopców z przedmieścia Pasoliniego. I ten człowiek, który tam jest, który był aktorem u Pasoliniego, teraz oczywiście nie pamiętam jego imienia, ale ja go wymieniam w swojej książce. To jest on, jest tam wymieniony i adres dokładnie jest podany, można to sobie sprawdzić. On wyraźnie mówi, to znaczy, że on za każdym razem, że Pasolini kiedy angażował takiego chłopca, pytał dokładnie o przeżycia i dokładnie dopasowywał do przeżyć już napisanych. Przeżyć znanych skąd inąd, a więc najpierw była ta fikcja oparta na rzeczywistości, a potem dopasowanie aktora, który miał te same przeżycia, bo jemu się wydawało, że to będzie prawdziwe. Zresztą warto jest wspomnieć o tym, jaki był jego dobór aktorów na przykład do Sodomy. To zawsze byli ludzie uwikłani w jakieś ponure afery korupcyjne. Znaczy on o korupcji opowiadał też językiem ciał skorumpowanych osób. To znaczy po prostu rzeczywiście u niego ta dosłowność była rzeczą szalenie ważną. Także no tutaj no jasne, że to no liczy się ten efekt. No ten efekt, mój Boże, no do tego filmu się naprawdę nie ma jak gdyby za co przyczepić, mi się wydaje. To znaczy do Medei. To nie jest jakiś film podlegający dyskusji. To znaczy jakoś tak się odbiera przy tym całym kinie współczesnym. Dostaje się taką Medeę i tylko można się cieszyć, że w ogóle coś takiego zaistniało. No nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A pewnie on cenił sobie jednak najwyższe wcielenie sztuki. No i takiej właściwie jak Marii Callas, on się zakochiwał w takich wcieleniach sztuki, no poprzez we wcieleniach naturalności i sztuki, to znaczy tak naprawdę. No i tu był bezkrytyczny, bywał bezkrytyczny po prostu. Wydawało mi się, że czy kogoś kochał z artystów i jeszcze tak się zastanawiam, bo to jest ciekawe. Nikogo tak bezkrytycznie chyba nie kochał. Z pisarzy nie cierpiał pisarzy, to znaczy wydawało mu się, Eco dostał takie wciry, to znaczy rzeczywiście od niego młodzieńczy, czy Alberto Moravia, to już w ogóle nie mówię, prawda, to był jakiś Calvino, no to był ktoś, z kim się liczył jednak, tak, to była jedyna postać. Jeżeli poeta, no to Sandro Penna, bo wiadomo, że
to zupełnie innego, to w pewnym sensie nie zagrażał mu też jakoś tam. Czy też poeta dialektalny, sam zresztą pisał w dialekcie, ale te Ignacio Buttitta, czyli tam powiedzmy 50 lat od niego starszy zresztą poeta. Malarz, sam był malarzem, ale traktował bardzo, no siebie bardzo z wielkim dystansem, ponieważ nie czuł się... Aha, no największy wyraz nieprzyjaźni, jaki zastosował, jaki okazał innemu artyście, to bez wątpienia, nie wiem, czy Państwo widzieli kiedyś, 50 minut filmu dokumentalnego, właściwie reporterskiego, kiedy rozmawia z Ezrą Poundem. Nie widziałeś tego. To jest jeden z najbardziej fascynujących filmów w ogóle. I siedzą w Wenecji, rozmawiają ze sobą, siedzi Ezra Pound, coś mówi, a Pier Paolo Pasolini nawet na niego nie patrzy, nawet przez moment, tylko słuchając go rysuje po prostu. To jest tak straszna scena, tak mordercza w stosunku do Ezry Pounda. Tak. No bardzo subtelny człowiek w każdym razie. Bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa chce może zadać pytanie, czy włączyć się do rozmowy? Naszej. Jarosław tutaj obiecuje nam, że już prawie ma gotową całą antologię literatury, poezji włoskiej związanej z Medeą, więc następne spotkanie będziemy już bardziej penetrowali. Bardzo proszę. Jedno pytanie jeszcze bym miał do Ciebie, już niezwiązane z Medeą, bo tak się złożyło, że te Ewangelię pierwszy raz miałem okazję w tym roku zobaczyć. Był duży przegląd Pasoliniego w Warszawie w kinie Iluzjon. I dzisiaj z dużym zaskoczeniem się dowiaduję, że jedynym zawodowym aktorem był ten aktor grający Chrystusa, bo prawdę mówiąc, raz, że ten film jest niezwykle silny, robi ogromne wrażenie, ale też, no to jest może tylko moje wrażenie dzisiaj, ale ten Jezus w filmie wydaje się niezwykle zarozumiały i wręcz odpychający. To znaczy byłem w szoku, dowiedziawszy się, że po obejrzeniu filmu, że Pasolini dostał nagrodę za ten film od Kościoła, bo on wydaje się tak obrazoburczy w traktowaniu Jezusa i stwarza postać tak antypatyczną i tak dla mnie, i tak odbiegającą od wyobrażenia Jezusa obecnego w naszej kulturze, że to aż jest rzeczywiście szokujące. No, Pasolini pokazał już, jakiego by chciał widzieć Chrystusa, prawda? To jest ten człowiek w twarogu umierający na krzyżu, który się przeżarł po prostu. No, to jest jego Chrystus. To jest ten człowiek biedny, wygłodniały, którego chciał. Tam tak naprawdę Chrystus w Ewangelii według świętego Mateusza jest Chrystusem widzianym przez Matkę. To nie jest Chrystus obiektywny. Tylko to jest Chrystus Matki. Jest to poezja bardzo dużo tłumaczy. Jest taki wiersz, piękny poemat Pasoliniego, La Ballata delle Madri. Ja nie wiem, czy tutaj jest, ale być może. Ballada o matkach. Jest. Tak? Jest to wstrząsający. I to jest wiersz dokładnie, który tłumaczy. O matkach ślepo widzących własnych synów. I to nie jest Chrystus obiektywny, to nie jest Chrystus Zbawca. To jest Chrystus widziany przez bałwochwalczo wpatrzoną w jego matkę. Matki, które nie chciałyby nas widzieć jako heraldów prawdy na pewno, tylko jako facetów z neseserami, którzy po prostu zwyczajnie jesteśmy w garniturkach. Możesz przeczytać może, bo to jest wstrząsający wiersz. On jest widziany we wszystkim, co obleśne, a jednocześnie co takie pozorne, co takie nieoczekiwane właśnie w oczach matki. Zastanawiam się, jakie były wasze matki, gdyby was zobaczyły dzisiaj przy pracy, w świecie, którego nie znają, w niekończącym się korowodzie tak obcych sobie doświadczeń, jakie miałyby spojrzenie, patrząc na was, konformistów, w chwili, gdy piszecie wasz barokowy kawałek lub posyłacie go redaktorom gotowym na każdy kompromis, czy zrozumiałyby, kim jesteście? Matki tchórzliwe, z pradawnym strachem na twarzach, tym, który jak choroba zniekształca rysy wspowijające je bieli, oddala od serca, zamyka w odwiecznej odmowie moralnej. Matki tchórzliwe, biedne, zatroskane o to, by synowie poznali nikczemność, żeby prosili o posadę, byli praktyczni, żeby nie obrażali uprzywilejowanych dusz, by umieli obronić się przed wszelką litością. Matki przeciętne, i to one duszami, w których dolą świata jest nie zadawać bólu i nie dawać radości, z pokorą małych dziewczynek nauczyły się naszego jedynego, prawdziwego znaczenia.
matki przeciętne, które nigdy dla was nie miały słowa miłości, chyba że tempo milczącej miłości zwierzęcia i w niej was wychowywały, bezsilnych wobec prawdziwego zrywu serca. Matki służalcze, przywykłe od wieków chylić bez miłości głowę, przekazywać własnemu potomstwu ten odwieczny, wstydliwy sekret, jak się nasycić resztkami z uczty. Matki służalcze, które was nauczyły, jak sługa może być szczęśliwy, nienawidząc tych, którzy są równie zniewoleni, jak może, zdradzając, być pogodny i bezpieczny, robiąc to, o czym milczy. Matki drapieżne, czujnie broniące tej odrobiny, którą po mieszczańsku posiadają, normalności i pensji, z zaciekłością kogoś, kto się mści lub jest absurdalnie osaczony. Matki drapieżne, które wam powiedziały, nie dajcie się, myślcie o sobie. Nigdy nie miejcie dla nikogo litości ani szacunku. Hodujcie w sercu waszą niewzruszoność sępów. Oto one, tchórzliwe, przeciętne, służalcze, drapieżne, wasze biedne matki, które nie wstydzą się wiedzieć, że jesteście w waszej nienawiści wręcz pyszni, choć jest to tylko padł łez. Tak właśnie należy do was ten świat. Jesteście braćmi w przeciwstawnych pasjach lub wrogich ojczyznach, takimi uczyniła was głęboka odmowa inności, odpowiedzialności za dziki ból bycia ludźmi. Jeden z najbardziej wstrząsających, najważniejszych wierszy, tam jest to fraza, którą powtarzam bardzo często, jest taką, jesteście braćmi w przeciwstawnych pasjach, to jest naprawdę, to jest coś takiego, co, ale to widać, znaczy Chrystus w tym filmie jest Chrystusem widzianym przez matkę człowieczą, która chce widzieć swojego syna uwiecznionego na obrazku kościelnym, po prostu. To jest jedyna postać z obrazka kościelnego. Jest w tym ta głęboka odmowa inności. Nie, te wiersze są wstrząsające. Można by czytać naprawdę w nieskończoność. Ten wiersz, ta rozmowa z tym młodym Kolignolą, to jest taka rozmowa po prostu. Zachęcam Państwa do czytania, do zapoznania się. A czy będziesz jeszcze tłumaczył Pasoliniego? Chyba nie, chyba już. To był taki pierwszy w ogóle, tak Pasoliniego jeszcze wtedy nikt nie znał, jak już tak wszyscy poznali to, jak ze Stachurą w 78 bodajże roku, czy w 80, nie pamiętam. Czytałem go do tego momentu, kiedy nie wyszło wydanie Jeansowe. Jak wyszło, to już się przestałem interesować. To już takie coś. Znaczy nie to, że interesować, no przestałem go. Teraz inni muszą zrobić swoje. Jarku, dziękujemy ci pięknie. Ja dziękuję bardzo.